Europa jako potęga nie może wytworzyć się inaczej niż przez to, że obok symbiozy państw narodowych, będzie także symbioza obywateli. Ci, którzy sądzą, że można Unię Europejską traktować jako połączenie, rodzaj aliansu państw narodowych, nie rozumieją procesu integracji europejskiej. Integracja europejska wykracza poza wszelki alians, alians gospodarczy czy alians polityczny. Jeżeli spojrzymy na te 25 krajów Unii Europejskiej, to rzeczywiście powiedzenie o tym, że Unia Europejska jest gigantem w gospodarce i karłem w polityce, się potwierdza. 25 krajów, wśród nich najbogatsze, także najbogatsze i najpotężniejsze kraje świata, które wydają w sumie wydają na obronę mniej niż 2% produktu społecznego. Wydają połowę mniej niż Stany Zjednoczone. Ale co więcej, wydają rozdzielnie, co oznacza, że powtarzają te same wydatki. Wszyscy kupują czołgi i samoloty. Bez samolotów transportowych na przykład Europa, poza Wielką Brytanią, prawie nie ma. Europa ma potrzebę polityki zagranicznej wspólnej, ale poza polityką rozszerzenia miała tylko jeden wielki moment wspólnej polityki zagranicznej. To był moment, gdy na szczycie Unia Europejska, Rosja do prezydenta Putina jednym głosem mówił przewodniczący Unii Europejskiej, premier Holandii, przewodniczący Komisji Europejskiej, były premier Portugalii, wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Hiszpan Solana, jednym głosem udzielali poparcia pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. To jest wielki moment formowania się tej polityki zagranicznej, ale to trudno jeszcze powiedzieć, że ona jest. Ona nadal pozostaje wyzwaniem. Europa jest także potężnym społeczeństwem obywatelskim, często niedocenianym. Przynajmniej programem uczestniczącej demokracji, z pewnym modelem społecznym, z gospodarką rynkową, która ma mechanizmy społecznego amortyzowania. Europa zatem staje się projektem strategicznym, jak mówił niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer. Staje się wokół po pierwsze polityki rzeczywistej, realpolitik. Staje się projektem strategicznym, dlatego że tylko połączenie działań wszystkich krajów europejskich może dać w rezultacie pewną potęgę. Ale także wspiera się ona na pewnym demokratycznym modelu. I jeżeli, mówił Timothy Garton Ash, jeżeli wokół czegokolwiek my jesteśmy zjednoczeni, to wobec czegoż to innego, jeżeli nie wokół wolności i demokracji. I wskazywać można na przykłady, w których zupełnie efektywnie działały te struktury współpracy. Ale te struktury współpracy europejskiej stają wobec wyzwań, zagrożeń bardzo szczególnych. Gorące punkty, wobec których Europa i świat w gruncie rzeczy nie określiły swojej polityki, to sprawa tego, co Zbigniew Brzeziński nazywa wielkimi Bałkanami świata. Tej ogromnej przestrzeni od Bliskiego Wschodu po Azję Środkową. To jest sprawa Afryki. Afryki, która w swojej części subsaharyjskiej jest wyzwaniem i dla sumienia świata, i dla gospodarki świata, i dla polityki świata.
Jest problem Rosji, który nadal pozostaje nieokreślony. Czy jest to mocarstwo o ambicjach europejskich, czy jest to mocarstwo o ambicjach euroazjatyckich, czy też Rosja może stać się partnerem. Można powiedzieć, czy Rosja Putina może się stać takim partnerem, też czy Rosja Putina jest nim. Myślę, można powiedzieć, że nim nie jest. Jeśli Państwo pozwolą jedną nieprzyzwoitość polityczną, że powiem i proszę natychmiast o tym zapomnieć, bo zdementuję to. Na jednym z wielkich zgromadzeń politycznych świata spotkał się przywódca rosyjski i przywódca amerykański. Godzina już była popołudniowa i przywódca rosyjski powiedział do swojego przyjaciela amerykańskiego, klepiąc go po plecach, ty masz Amerykę, ty masz Azję, ty masz Afrykę, zostaw mi Europę. Otóż ta anegdota jest skrótowym przykładem pewnej myśli strategicznej rosyjskiej, w której jakby ambicje strategiczne, ambicje polityczne kierują się w stronę Europy. Jest rzeczą znamienną, że o ile przywódca Rosji jest bardzo przyjazny, żeby nie powiedzieć nawet korny, wobec swojego partnera amerykańskiego, to jest jakby paralelnie arogancki wobec swoich kolegów europejskich i przyjmuje z pewną poczuciem wyższości, a nawet jakby obrzydzeniem to, czym raczą go niektórzy przywódcy europejscy, przyjaźnią z bliskimi i osobistymi stosunkami. Myślę zatem, że jeżeli Rosja pozostaje problemem wobec Europy, to nie jest to jedyny problem, który uczy Europę, że warto uznać, iż demokracja i państwo prawa są elementami pokoju i stabilizacji. Kiedyś znakomity ekonomista Amartya Sen wykazał związek między demokracją i systemem politycznym, a walką z głodem w Azji. Myślę, że można powiedzieć także, że jest związek między państwem prawa, demokracją, a tym, co można nazwać trwałym pokojem. Myślę tu o nauce Zafery Jukosu. Myślę tu o nauce sytuacji na Białorusi i że Europa powinna mieć wobec tego wspólną politykę. Można się zastanawiać, czy my Polacy potrzebujemy nadal Europy takiej właśnie, jaką ona jest, czasem niepewnej, czasem nie dającej trwałych gwarancji. Myślę, że potrzebna ona jest, dlatego że wszystkie nasze interesy są europejskie i wystarczy znajomość geografii, żeby wiedzieć, że Polska jest nie tylko krajem europejskim, ale jest krajem głęboko zakorzenionym w poczuciu bezpieczeństwa tego kontynentu i w jego strukturach i nigdzie indziej nie znajdzie odpowiedzi na wyzwania geostrategiczne. Potrzebujemy Europy. Gdy stawiamy to pytanie o to, jakiej Europy potrzebujemy, to, że rozszerzenie 2004 też dokonało pewnej zmiany geopolitycznej wewnątrz Europy. Francja z miejsca centralnego w procesie integracji europejskiej po rozszerzeniu uzyskała, jak pisał jeden z niemieckich politologów, bardziej marginalne miejsce, bo miejsce środkowe zostało zajęte przez Niemcy. Teraz Niemcy są w centrum Unii Europejskiej i to wyraża się także w sytuacji gospodarczej. Dla Europy Środkowo-Wschodniej Niemcy to jest partner, który
obejmuje 25% handlu zagranicznego tego regionu. W inwestycjach bezpośrednich w tym regionie Niemcy mają 20%. Francja 12%. Stany Zjednoczone 10%. Niemcy eksportują do Europy Środkowo-Wschodniej tyleż, co do Stanów Zjednoczonych. A zatem zmienia się układ wewnętrzny w Europie i oś francusko-niemiecka, która była znakomitym instrumentem integracji europejskiej, tym motorem napędowym, znajduje się w tej chwili w trudnościach nie ze względu na układ stosunków osobistych między przywódcami czy odmienności sytuacji politycznej, ale także ze względu na odmienny wymiar Europy współczesny i odmienny wymiar Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Uważam, że potrzebujemy Unii Europejskiej nie tylko dlatego, że to jest jedyna lekcja na wszystkie choroby Europy, przez które Europa przeszła, ale także dlatego, że Unia Europejska jest modelem, który pozwala odpowiadać na wyzwania przyszłości. I jeżeli tak, to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście jest coś takiego, co odróżnia Europę, co stanowi jej świat wartości właściwych. Pod surowym spojrzeniem pana rektora nie powtórzę tego, co powiedziałem 5 lat temu, ale w niczym nie zmieniając mojego poglądu, nadal uważam, że godność osoby ludzkiej, wolność, solidarność jako relacja między ludźmi, to są wartości, które Europa sama stosowała i innym proponowała. Ale myślę, jeżeli spoglądać teraz tak trochę marzeniem, a trochę realizmem, o co naprawdę, jaką chcemy Europę tworzyć, budulca, który daje nam historię, to po pierwsze Europę spod znaku Prometeusza. Prometeusza, który ukradł ogień bogom i srogo za to zapłacił. Ale to oznacza potrzebę uzyskiwania, pójścia stale dalej, przekraczania granic wyznaczonych przez naukę, technologię. To oznacza szukania technologii, które pozwolą lepiej panować nad przyrodą, korzystać z niej. Chodzi tutaj także o pewien stan niepokoju. Europa jest ustawicznie z siebie niezadowolona. I ten stan niezadowolenia wyraża także, jak sądzę, potencjał renowacyjny, stałego myślenia o tym, co można wynaleźć, odnawiania myśli i techniki. To jest w gruncie rzeczy istota cudu europejskiego. U jego początków historyk włosko-amerykański Roberto Sabatino López mówi, że na początku był bób, roślina strączkowa, dająca niezwykłe siły ludziom, i Europa postęp swój rozpoczęła od demografii. Od tego, że było bardzo dużo ludzi, zniknął głód, bo były rośliny strączkowe, i pokryła się potem białą szatą kościołów, jak pisał kronikarz francuski Raoul Glaber. Ludzie zatem, możliwości wyżywienia i duch niepokoju. Ten duch, który pchał stale do nowych odkryć. Jeżeli stwierdzamy, że w tej chwili jest ucieczka umysłów z Europy, jeżeli stwierdzamy, że w tej chwili najznakomitsze ośrodki wiedzy, nauki, postępu naukowego rzadko znajdują się w Europie, to jest jakby zdrada tego ducha
który uważam za jedną ze struktur cywilizacji europejskiej. Po drugie, Europa jest pod znakiem Peryklesa. Pod znakiem tej sławnej mowy, którą Tukidydes przekazał, która mówi o tym, jak rządzić trzeba, jakie powinny być rządy demokratyczne i która przypomina, że nie tylko chodzi o to, aby większość określała, kto rządzi, a więc nie tylko chodzi o to, żeby nie akceptować tyranii, ale chodzi także o to, mówił Perykles, ażeby słabsi i słabi byli chronieni i żeby mieli prawo do tej odrębności. To dotyczy sytuacji życia publicznego, ale to dotyczy także sposobu myślenia. Myślę, że nigdy dostatecznie często nie powtórzymy tego zdania Voltaire'a, które jest w moim przekonaniu tak bardzo zakorzenione w tej peryklejskiej tradycji demokracji i tolerancji Unii Europejskiej. Kiedy Voltaire mówił, jestem gotów zawsze życie oddać za to, żeby ktoś inny mógł głosić niesłuszne poglądy. Znaczy te poglądy, których ja nie akceptuję. Otóż ta prawda jest bardzo w kulturze europejskiej zakorzeniona. I ona sprawia, że pewien taki radykalizm myślenia, odrzucenia harmonii współpracy jest nieosadzony w nurcie najgłębszym i najznakomitszym nurcie tradycji europejskiej. Z tej tradycji demokracji wyrasta także dziedzictwo prawa rzymskiego, to, które jest spoiwem współczesnej Europy, to, które także w wypadku prawa angielskiego czy prawa nordyckiego stało się przez historię obecne. Odnajduje się potem ślady tego prawa rzymskiego jako dziedzictwa w kodeksach i w statutach kółek szkolnych i w statutach klubów brytyjskich. Prawo rzymskie jest obecne w europejskiej tradycji. Po trzecie, jest to tradycja spod znaku Sokratesa. Sokratesa w tym sensie, że w kulturze, w tradycji kulturowej europejskiej jest zasada dialogu. Wpisana, jak mówił o tym socjolog i filozof Edgar Morin, w dialogu jest jakby stała tendencja kultury i myśli europejskiej i ona sprawia także, że dokonuje się ustawiczny proces jakby samounicestwienia. Mówił Leszek Kołakowski, że jednym z rysów ducha europejskiego jest autokrytycyzm, który powoduje, że w historii Europy najczęściej spotykamy się z epokami jej kryzysów. Kryzys tożsamości europejskiej, kryzys XVII wieku, kryzys XVIII i XIX i XX. A gdy Francuzi w przeddzień referendum mówili o upadku Francji, to było to bardzo europejskie. Ale to poczucie upadku Francji w świadomości francuskiej było jednym z powodów odmiennego, tego nie, jednego z nie francuskich. I wreszcie jeszcze czwartą emblematyczną postać chcę przytoczyć po Prometeuszu, po Peryklesie i po Sokratesie, a mianowicie Antygona. Antygona, która nie akceptowała tego, że tylko prawo ustanowione rządzi losami ludzi.
ale która uważała, że są takie prawa, które są ponad królami. I racja, może racja państwa była po stronie Kreona. Natomiast racja Antygony, która chciała pogrzebać ciało swojego brata, bo uważała, że jest to jej prawem człowieka. Że ta racja, która właśnie jest racją prawa naturalnego, prawa wyższego nad prawem pozytywnym, że jest to przekonanie, iż jest coś, co łączy ludzi tym, że rodzą się równi i wolni i że chcą mieć prawo do wolności i do życia wolności. Myślę, że jeżeli tak charakteryzować europejską kulturę i pewną więź łączącą, to nie należy jej nadmiernie redukować do poczucia tożsamości. Poczucie tożsamości jest poczuciem obronnym. Jest poczuciem często defensywnym, ale równie często agresywnym wobec innych. Tylko raczej myśleć o tym, że Europa miała w swoich dziejach ogromną siłę dostosowywania się do nowych sytuacji i wykształcania w nich nowych modelów życia społecznego. Ale że to, co pozostaje, to pewna z tych czterech emblematycznych moich postaci, taka lekcja tego, jak żyć, jak świat mógłby czy powinien wyglądać. Czy blisko od takiego tak pojmowanego świata, czy blisko jest do Unii Europejskiej, która stoi przed wyzwaniem traktatu konstytucyjnego? Myślę, że nie do pomyślenia jest, ażeby mogła Europa uzyskać wymiar polityczny, mieć wspólną politykę zagraniczną, mieć poczucie bezpieczeństwa, jeżeli jednocześnie nie będzie próbowała jakby odzyskać to, co było wspólnego w jej historii i stworzyć to, co może być wspólne w jej wizji przyszłości. Bo każda grupa, każda wspólnota ma spoiwo przeszłości i ma próbę jakiegoś wspólnego myślenia o przyszłości. Jeżeli tak, jeżeli taką miałaby być Unia Europejska, to myślę, że powinna być wspólnotą, nie superpaństwem, wspólnotą państw narodowych. I tu myślę nie dlatego tylko, że taka jest, jak sądzę, formacja mojego pokolenia, że państwo narodowe to jest i wartość niepodległości, i wartość wolności, ale także wartość demokracji. Demokracja formowała się w ścisłym zespoleniu z grupami lokalnymi, etnicznymi, narodowymi i nasze doświadczenie demokratyczne, czyli praktykowania wolności, jest z tą ramą związany. Zdanie Jacques'a Delors'a, że Europa jest federacją państw narodowych, wydaje mi się, że pozostaje prawdziwe także w tym momencie, kiedy Europa chce sobie nadać nowy wyraz i nowy wymiar. Konkluzja, szanowni państwo, moja jest taka. Sądzę, że debaty wokół Konstytucji Europejskiej wytworzyły ogromny i wspaniały potencjał rozmowy o Europie. To dotyczy Francji w ogromnej mierze. To dotyczy w pewnej mierze Holandii. Mówię to, żeby nie redukować jakby faktu referendum, odesłania ważnej decyzji do woli narodu, tylko do rezultatu, jaki tam został osiągnięty, ale także do faktu, że była debata, która nie tylko dotyczyła
spraw wewnętrznych, która nie tylko była wyrazem krytyki wobec rządu aktualnie istniejącego, ale w której było w zapleczu pytanie, czy my naprawdę chcemy żyć razem. My, różne narody, różni ludzie, o różnych doświadczeniach. Ja bym bardzo chciał, ażeby, jeżeli będzie w Polsce referendum, a tego bym chciał, dotyczące traktatu konstytucyjnego, żeby dało ono impuls nie do gry politycznej, która dotyczy wewnętrznego układu w kraju, ale do debaty właśnie tej, czy my naprawdę chcemy żyć razem z Niemcami, Holendrami, Francuzami i czy my naprawdę mamy poczucie, iż z tymi 24 partnerami państwa i narody mamy poczucie historycznej wspólnoty i mamy poczucie, że chcemy wytworzyć program pracy, który jest wspólny. Jestem przekonany, że takiej debaty potrzebujemy. Jestem także przekonany, że traktat konstytucyjny, takim jakim on jest, który dalekim jest od realizacji marzeń czyichkolwiek, może poza najbliższej grupy twórców tego tekstu, ale takim jakim on jest, jest dobrym instrumentem, ażeby zachować to, co stanowi siłę półwiecza integracji europejskiej i dobrym instrumentem, ażeby zmienić to, co powinno być zmienione. Pamiętają Państwo modlitwę świętego Franciszka? Pomóż mi Boże spełnić te wszystkie pragnienia, które można spełnić i pomóż mi znosić to, czego zmienić w świecie nie mogę. Ja myślę, że to właśnie traktat konstytucyjny daje wizji przyszłej Europy. Bardzo dziękuję.